Hola compañeros, mi nombre es Mateo i zapraszam do kolejnego odcinka serii Disciples 2 Blood for You. Działa? Działa. Dobra. I co my tutaj ostatnio mieliśmy? Ostatnio mieliśmy bardzo ciekawe tutaj rzeczy, to pamiętam. Pamiętam, że też tutaj jesteśmy bardzo blisko poziomu. To jest dobre. I to tak bardzo blisko, że wolałbym go nie stracić. Mam nadzieję, że go nie stracę. Dobra, to momencik. Bo Clovis tylko tu jest ranny. Ja tu planowałem jakieś dzikie place, żeby w tego wejść, ale to jednak sobie oleję i wejdę po prostu głównym bohaterem w to. I zobaczymy, co tam jest do kupienia. Bo to mnie bardzo interesuje. Zaiste. Dobra, tego Wizarda by trzeba też w końcu by jego czarodzieja przemienić. Tam jest ten siwy cyfko, który nie mam bladego pojęcia, jakie ma statystyki. Więc pozwolę sobie użyć w razie czego Air Warda. Także, just in case. Nie będę go truł ani nic. Że złodzieje mi tak nie mam ruchu, więc nieważne. Dobra, lecimy. Tam dalej jest przejście, i tam są jakieś kopalnie i coś inne. Tutaj dużo dipsu weszło. W tego pajaca u góry. Dobra, ten jest silny, ten jest zwykły. Ten jest też zwykły, znaczy się też silny, ale w sensie no ten też jest zwykły, niby nie jest wzmocniony w żaden sposób, jeżeli o to chodzi, ale chodzi mi o. Dobra, ten ma dużo życia. Obrażenia nie są jakieś mega. Sfokusowałbym się na tobie, wiesz? Ja bym ciebie zberstował szybko, zanim będziesz atakował po raz drugi. Holy Avengerem powinienem dać defa, ale zaryzykujemy atakami. Mam nadzieję, że się tutaj. Nie wywalę, tego trzeba też zdjąć, żeby oni tutaj we dwójkę tego nie bili. Dobra, i teraz tylko ty musisz trafić tego i po robocie. Brawo, mamy ochronę przed powietrzem, więc ten teraz nie wbije kolejnych obrażeń w tego przede wszystkim, bo nareszcie mi nie zależy. Reszta i tak przeżyje to bez problemu. Dobra, i te obrażenia są teraz już znikome, panie Paladynie. Panie Paladynie, właśnie ciebie sprzątamy. Ciebie też zabijamy. Drugiego ciosu nie wykonasz. Jak tam hapeki? No takie, że nie potrzebujemy przedłużać tej walki, myślę. Ten heal, który nam zostanie teraz, wystarczy. Prawie. Dobra. Panie magu, czy ty jesteś w stanie tam... Jesteś w stanie. Sprawdź, co tam jest. Dobra cena. Już wolę chochlika. O! Jest fajne. Same najsłabsze jednostki, które są po prostu cholernie wyekspione. Co ciekawe, jeżeli tutaj klikniemy w puste pole, to też się goblin zaznacza. Nie wiedziałem nawet o tym. Kultysta! O, kultysta, który wzywa zombiaki. Ten też trochę podekspiony, więc spoko, trucizna i dobra inicjatywa. Nie jest aż taki drogi. Ten jest taniutki też. Bije powietrzem, fajne obrażenia. Ale ja bym poszedł najbardziej w tego, bo on ma bardzo fajną inicjatywę, bardzo fajne obrażenia. Naprawdę, naprawdę z przyjemnością ich będę miał. Oni też bardzo mało potrzebują doświadczenia do kolejnych leveli. I się zastanawiam, czy nie wziąć takiego nawet do przodu, bo on ma goddamit 240 zdrowia. Chyba, że tego bym wziął, ma 400. Też jest tani. Jak twoje obrażenia? Nie ten. 98. Nie, to już wolę chyba kolejnego takiego łucznika. Bo tego nie ma sensu. Nie, no bez kitu. Biorę takiego trzeciego. To jest moja armia. To jest moja, kurde, armia. I to powinno być w stanie tak naprawdę pokonać co nieco, bo to nie jest słaby. Co prawda sam oręż, ale tutaj chyba nie potrzebuję nic innego. Mam nadzieję. Dobra, i to było bardzo tanie do kupienia przede wszystkim.
Dobra, panie Clovis, ja bym chciał, żebyś ty nie umarł. To przede wszystkim. Weź przejść do tego miasta. I zmiana tury. Chyba archeoniełem się zapomniałem ruszyć, nie jestem pewien. Oj, tu jest lisz. Zapomniałem o tym. Dwóch liszy. Mam nadzieję, że nie dojdzie do miasta, bo to będzie przewalone. Okej, już się bałem, że on coś dziwnego będzie chciał zrobić. O cholera. Dobra. Easy. I tam jest mój archanioł, którym trzeba ewidentnie wykonać jakiś ruch. Także archaniele mój, z kontrolem lecisz tam. Teraz tak, ty. To byś mógł spróbować załatwić. Tylko many masz niewiele. To nie, może najpierw nie. Może najpierw spróbujemy w to. No nie, kurde, nie wiem. Tiff, powiedz mi, jakie ty masz szanse na zatrucie tego? Bardzo małe. Już wolę chyba duel. Dwa ciosy będą. Jeden tylko. No to lipa. Dobra, spróbujmy ich tam 15. 15 wystarczy chyba, nie? Ten ma 138, teraz ten ma 140. A, ten ma jeszcze więcej obrażeń. Dobra, to spróbujmy raz uderzyć za 15. Zwiększymy sobie też inicjatywę w razie czego 10%, żebym mógł na pewno rycerzem dać defa w odpowiedni sposób. No i rzucamy ochronę na śmierć. I tym razem atakujemy bez prorokini, więc to może być bardzo głupie i riski, co ja robię, ale najwyżej wczytam. Dobra, zabijamy najpierw tego, który bije Vinci. Dobra, tak naprawdę ta błyskawica chyba nawet nie była potrzebna, ale tak. Kurde, no oszukał! No i bez sensu, i teraz nawet dew nie ma sensu. Co za pajace. Najgorsze. 70 aż bije, bohater może zginąć od tego. Nie wiem, czy kurde bić w tego, czy w tego. Nie wiem teraz, co zrobić. Naprawdę, nie mam bladego kurde pojęcia. W tego bijemy. Jak on mógł oszukać? Ja miałem się de... Ja specjalnie po to tę inicjatywę zwiększyłem. Nie po to, żeby on oszukał, tylko po to właśnie, żeby on przeżył. Jeszcze mi ktoś nie trafi, na przykład teraz bohater mi jeszcze zabije jednego, nie? Nie. Dobra. Co ja zrobiłem? Co ja zrobiłem? Poważnie nie zbudował. Ja nawet hajsu nie mam teraz na to. Jezus Maria, co za brednia. Dobra, ty nic nie rób. Weź tam to zgarniesz. Moment, moment, moment. Musimy pomyśleć, bo ja potrzebuję. Moment. Jak to zrobić teraz, żeby fajnie ten ruch wykonać? Wszystko jest do zrobienia, tylko. Ty weź tam. Przesuń się. I teraz tak. Kurde, nie wiem, co ja kombinuję w ogóle. Naprawdę nie mam bladego pojęcia, ale.
ty bierzesz to berło, bierzesz te wszystkie zwoje, bo wydaje mi się, że z takim oddziałem, który ci kupiłem, nie będziesz raczej łatwy do pokonania. Przejdziesz tam? W taki sposób tylko. Nie, bez sensu, co ja próbuję zrobić. Dobra, nie będę kombinował aż tak bardzo, bo ja chciałem tutaj zrobić coś na zasadzie, żeby przekazać jemu takie armie razem z tą prorokini, żeby to było, żeby tego rycerza od razu wyleczyć, żeby oni się podekspili. Chciałem jeszcze w tej turze kimś tutaj sprzedać te berło, musiałbym to przekazać, tak dalej, tak dalej. I chyba jednak za dużo pieprzenia jest z tym, więc walić to po prostu, walić to. Zabijemy najpierw tą. O kurde, jakie wy macie obrażenia! Jakie to są dobre ludziksy! Tutaj strzelaj teraz. Jacy wy jesteście dobrzy! Jeszcze tanki w dodatku i możecie się zamieniać później miejscami. Ten, który będzie bardziej ranny, pójdzie do tyłu i tamtego ze z tyłu dam do przodu. I jakie to jest dobre! No kurde, jeszcze macie takie szanse na trafienie fajne, 89%. Kurde, to jest piękne. I zaraz poziomy kolejne zdobycie. No to jest kurde piękne. Dobra, ty masz to berło, nie? Weź tam się przesuń, weź ty się tutaj przesuń, weź tutaj tego. Weź to berło, tam sprzedaż, panie. I zrobimy tak, że damy ci tak. Na chwilę, tak. W razie czego. To będzie nawet. W sumie to jest niegłupie. Dobra, sprzedaj to w cholerę. Zbudujmy to. Ty nic nie robisz, ty nic nie robisz, ty nic nie robisz, a ty... Ty lecisz tam, przyjacielu. Jest mana śmierci. Nie żeby się mi jakoś miała przydać mocno, ale jest tam mana śmierci. O! To są moje doświadczenia. Tylko błagam, niech ten ork się nie rusza w tej turze, bo się kurde zachlastam. No zachlastam się. Dobra, nie zaatakował mi bohatera. No i ten mi zabrał expy. Jeju. Dobra, co tu jest? Warband. Kojarzy mi się tylko z Mountain Blade'em. Nie wiem, czy słusznie. Pewnie nie. Ale... Ja chcę tego rycerza. A, to są łucznicy goblini na czerwonych tych mieczykach, także... Weź tu postaw mi w razie czego rózgę, tak na przyszłość. Żeby była. Just in case. Tę bibliotekę bym splądrował, tylko problem w tym, że ja nie mam bladego pojęcia, co tam jest, więc robimy złodzieja. Panie złodziej, weź tam z badaniem. Dojdziesz tam w ogóle w tej turze? Niestety nie. Dobra, to było chciał, weź tam. A nie podlecisz już nawet, bo. Dobra, damy ci ten pośpiech, bo. Szkoda, żeby się zmarnowało. I zrób jeden krok bardziej do przodu, żeby sobie nie zablokować bohatera. Żeby mógł to zaatakować od razu. No, nic groźnego. Chyba sobie nawet ochronę przed powietrzem. Nie no, jednak rzucę, bo jest dwóch magów. Jeżeli oni we dwójkę będą przed moimi, no to tyły mi zginą. A tego byśmy nie chcieli. Dobra, może jakieś hajsy dropną z tego fajne. A tutaj w ogóle nie ma, w ogóle tam nic nie ma. Tam jest tylko ten z głębi czart i tam jest w ogóle róg mapy. Myślałem, że tam będzie jakiś, nie wiem, jakieś dalsze tereny czy coś. Tu widzę, że nie. Dobra, bijemy tego. Wiemy tego, mamy największą szansę na to, że zdążymy go ściągnąć, zanim się ruszy, bo aż trzy jednostki mogą w niego bić. Jakbym uderzył bohaterem w tego, to on by przeżył, a później na przykład byłaby tura tego i on by nie mógł tego zaatakować. Także...
Tak było bezpiecznie. Dobra, teraz ten zaatakuje. Dlaczego? Dobra, nieważne. Nie, no w sumie to ważne, bo on mi teraz zada obrażenie. Oczywiście ja to zaodhiluję, ponieważ no... Teraz uleczę, a zaatakuję i teraz znowu uleczę. Także mógł nawet i mocniej uleczyć, tak by mnie to ryba. Ważne tylko, żeby nie było wystarczająco mocno, żeby ten zginął. No jakieś hajsy chyba wpadły. 400. Tome of War. To jest fajne. Biorąc pod uwagę, że jeszcze nie mam umiejętności do expów, ale jestem już na takim poziomie, że wezmę sobie po prostu tę umiejętność zamiast korzystania z ksiąg, raczej. Moloch. Damy tak. Czy mam jakieś zaklęcia z innych tych? Raz. Nie mam nic. Bieda. A tutaj coś ciekawego? Same zwoje jednorazowego użytku. Szkoda mi. Czy ja to zrobię bez większych problemów teraz? Tak się zastanawiam. A ile złodziej ma szansę na zatrucie demonologa? 60, to dawaj. Dobra, udało ci się, no to słuchaj. Jeszcze raz. Brawo. No chyba starczy. Chyba to zrobię bez większych problemów. Tak jest. Nie ma sensu nawet defa dawać, tu jest 110 obrażeń, w tego i tak musi 3 razy aż uderzyć, więc atakujemy od razu. Teraz tak, tego ściągniemy razem z bohaterem, tutaj, i tutaj obrażenia w tego wejdą, by się nie zmarnowały. Także no, bohater tutaj wbija ewidentnie trzeci poziom po tym. Chociaż tych imperialnych zabójców i tak będę chciał mieć. A, nie wbił, to bieda. Oni sobie powbijali kolejne poziomy, 83 biją. Wszyscy. Mało, ale mają coś. W sensie mało się podrosło, ile tam było, 82 bili, nie? Czyli o jeden punkt im tylko rośnie już teraz. A panie. Podejdziesz tam pod niego? Podejdziesz. Weź mu oddaj tych łuczników, bo on ich musi mieć. Tego rycerza mu oddaj. Chociaż tego rycerza to... Kurde, trzeba by podleczyć. Dobra, niech sobie tu będzie. Dobra, zmiana tury. Nie przedłużajmy tak bardzo, bo... Nudno. Nie mówcie mi, że ten barbarzyńca mi tam coś zabije teraz. Bo się, kurde, nerwowo wykończę. No kur... No przecież, no nie, no, mogłem go wyleczyć, no mogłem go wyleczyć. I to jest ten ze zwojami. Tego trzeba fokusować. Może bohater to dobije, zanim się to w ogóle ruszy. Dobra, bij, nie ma sensu defa i tak zginiesz. Ten zdążył uderzyć jeszcze, no i ten weźmie obrażenia swoje, wykorzysta przeciwko niemu. No tak to by się zmarnowały, no kurde. Bez sensu, nie mam szans. Strzelamy w tego, no więcej obrażeń. Nie ma sensu defa. Bij w tego. No aha. Mogłem, może jednak mogłem. Nie, nie ma sensu, nie było sensu chyba. Dobra, oni mają tę samą inicjatywę niestety co mój mag, więc nie mogę ryzykować. Strzelaj. Bohater ginie.
Cholera jasna. Straciłem tego bohatera teraz tutaj. Musiałby nie trafić ten barbarzyńca teraz. No musiałby ewidentnie nie trafić. Dobra, spokojnie, te zwoje teraz odzyskam. Tylko rycerza tam straciłem, tam cholera jasna. Dobra, są imperialni zabójcy. To się tak, oni są chyba fajniejsi. Tak, są porównywalne obrażenia, tylko że ten ma i tak więcej inicjatywy. I dużo więcej życia, także no, mimo wszystko to jest bardzo fajny oddział. On będzie sobie stał z przodu, tankował, oni będą tam ciachali, nie? Myślę, że to jest dobry oddział. Wystarczający. Tutaj zdecydowanie bierzemy miasto wyższego poziomu. Bohaterze, tutaj cofasz. Ty tutaj też cofasz. Nie przejdziesz tam dalej, dobra, nie przejdziesz. Rózgowiczko, lecisz tam. I zmiana tury. Dobra. Wykrył szpiega, nie ma problemu. No, co za prymitywne gunwo. On nie trafi, ja wam mówię, ten gigant nie trafi. Sukin kot. Musiał trafić. Niedobrze. To się kur nie dzieje, no kur to się nie dzieje. Bronisz się. Trucizna nie będzie wystarczająca. Ale dobra, 38 obrażeń, to tam w plecy wejdą, nie zależy mi. Dobra, ale i tak ich potrójmy, żeby już w jeszcze kolejnej turze zginęli po prostu. Aha. To dobijmy tego. Ała, 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 ała. Dobra, tankuj, stary. Tankuj dla nas. Może truciznę rozdamy. Nie wiem, czy warto fokusować się wszystkimi w jednego, czy lepiej te trucizny porozdawać. Cholera wie, nie mam bladego pojęcia. Szczerze mówiąc, chyba nie ma sensu tej trucizny rozdawać im. Po prostu sfokusujmy się na pojedynczych celach. Już biorąc pod uwagę, że w tej turze i tak go nie zabiłem, może jednak warto było tę truciznę rozdać. Def. Ty masz 66 obrażeń. Dobra, dobi to i tak. Szkoda trucizny. Teraz tu. Niech mają już te trucizny oboje. Dobra, i to jest moment, w którym ty też musisz strzelać. Bo i tak zginiesz. Szkoda, że się z trucizną nie stakuje. A i tak by przeżył. No szkoda mi tego łucznika, no ale trudno. A, weźmiemy u niego ten, dowodzenie i drugiego takiego mu kupimy. Fajnie będzie. Leadership. Panie. Panie, wskrzeszamy ciebie za jedyne 50. Weź tam, panie... Nie wiem. Tam leć. Nie wiem, co tam jest, ale leć. O Jezu, zapomniałem o tym tutaj. Dobra, to zróbmy tak, że od razu go wyleczysz.
Drogo. No ja mam dużo życia. Ty weź przejść do tego grubego. Co ty możesz zrobić? Możesz go otruć. To go truj. Weź go truj znowu. Kurde, jak było 70%, to się nie udawało, a jak jest 65%, to już się udaje. Bierzesz tego. Jest jeden poziom do tyłu, ale to nic. Statystyki prawie te same. Kurde, no. On jest teraz OP oficjalnie. Ten Clovis jest oficjalnie w tym momencie po prostu OP. Dobra, panie, ściągamy od razu to ścierwo. Ja wszystkimi jestem szybszy, po prostu mam inicjatywę, mam pełną kontrolę, ja nimi teraz manipuluję tak jak, kurde, mi się podoba. Trochę zwaliłem obrażenia. No dobra, trudno, bij tu. Wolę, żeby 30 we wszystkich weszło, czy 50 w jednego? Wolę chyba, żeby 30 we wszystkich, bo się z tego wyleczę szybciej. Z tych obrażeń za 30. Wystarczy w mieście jedną turę spędzić, wszyscy się porówno elegancko tutaj wyleczą i tyle. Okej, spoko. W sensie, dobrze wiedzieć, że za tego giganta oni cały czas będą expić, więc mogą spokojnie tankować, prawda, i nie muszę się fokusować na olbrzymie i zombiaku w ogóle. Bo i tak, nieważne jak będą ranni, w jaki sposób ranny skończą bitwę, i tak się wyleczą, więc dobrze wiedzieć. Don't push me, spokojnie. Ja chcę tutaj zrobić Archanioła. Ja chcę tutaj mu jej dać, w sumie to nie, bez sensu. Ja tutaj jej dam później coś stąd. Nie wiem jeszcze co, ale pewnie też tego łucznika. Zobaczę, co tam jest najsilniejszego, jeszcze sobie przypomnę jeszcze raz, bo nie pamiętam, już zdążyłem zapomnieć. Może Chochlika tam damy, bo Archanioł nie będzie raczej się nadawał do walki niż za bardzo. Dałem tylko jednego Germka na to miasto i już zniechęciłem bota atakowania tego miasta. To jest ciekawe. A tu się cały czas to się cierwo respie. Jestem ciekaw, czy jak ja to zabiję, jeżeli tam pójdę do tyłu, to czy tam nie ma przypadkiem, nie wiem, końca misji czy coś? Byłoby takie dziwne trochę, ale tak może być. Dobra, gdzie jest mój Clovis? Clovisie, weź to. Skąd on wziął tych nowicjuszy? Walczysz. Dobrze. Dobrze, z przyjemnością przyjmę twoją walkę. Plecy ich. A i teraz imperialni zabójcy akurat będą w pysk ich walić. Dobra, siedzisz na mieście. Ruina. No ład, no dawaj, pokaż mi co tu jest. Co tu jest? Coś tam jest. Nic groźnego. Dwóch wizardów. No już będę sobie olewał raczej tę ochronę przed powietrzem, bo to i tak nie są obrażenia, które... No nie no, w sumie we dwójkę jak podciągną dymycz, to mi go mogą... Nie, dobra, 10% pancerza. Nieważne. Ej, nie podciągnął. No wziął i nie podciągnął. No weź tam, chociaż jednego może się pozbędziemy, któryś z moich magów będzie... On ewidentnie mówi ni tam, ni tu. Tak mówi. Ni tam... I ni tam, ni tu. Tak jest. Ewidentnie tak gada. O! Jaką umiejętność by dać tutaj mojemu bohciowi teraz? Ho! Czy to nie jest 15% pancerza? Tak, to jest 15% pancerza. Clovisie, siedzisz na dupie. Maga by się przydało znowu kupić, zrobić, żeby...
tymi zwojami się posługiwał, ale zwalić to. Że sam jeden Krowis z takim oddziałem w sumie on już może dużo. Naprawdę. Kurde, czy ten onyksowy gargulec, czy on naprawdę przechodzi przez całą mapę spawnując te jednostki i czy on na końcu, nie wiem, znika po prostu, czy o chuj chodzi, bo ich się już zrespiło dużo. Nie wiem, 14 chyba. Accuracy, nie, nie. Weapon Master. No, kurzące, ale pomyślmy nad czymś innym. Buty, no nie, bo dałem komuś innemu. No chyba te exp większe damy. Chyba, żebyśmy wzięli te korzystanie z tych ksiąg lepiej. Bo skoro już mamy tę księgę, która daje nam tę umiejętność, to już lepiej mieć chyba umiejętność korzystania z ksiąg. I w razie, jak się znajdzie jakaś inna księga, to sobie podmienię. Że weźmy sobie te książki. Nie ty. Ty. Weź to, załóż. Dobra. Aha, tutaj mamy coś. I tutaj mamy stolicę, którą będę planował podbić niebawem. Zobaczymy. Co ty możesz zrobić w stolicy? Poison Party. Poison City. Za 30% szans. Trochę ciężko by to miało by wyglądać, ale no. Jakbym zrobił tak z 30 zabójców, jeszcze z zabójców może, mówię, złodziei, to może by to zadziałało. Raida ma inicjatywy? Normalnie ma 20, ale myślałem, że będzie zbuffowana. Na szczęście nie jest. Dobra, trucizna wchodzi tutaj. I tutaj. I quick combat, myślę, bo to nie ma sensu tutaj się z nimi bawić. Okej, okay, na poziomy. No, bo atakowałem wcześniej bohatera krasnoludzkiego. Dobra, make sense. Dlatego atakować nie będę. To bym się śmiał, jakby się okazało, że ten oddział jest tak stworzony, że oni wszyscy mają minus pierdyliard procent do wszystkich statystyk i oni wszyscy są na hita, jest to są w UI łatwe expy. Jakby się okazało, że tak jest, to ja pierdzielę. Możesz tam przejść? Nie możesz. Nie, no możesz przejść tędy, to idź. Tutaj sobie rozbudujemy miasto, to jest giermek. To trochę lipa, że zrobiłem tu giermkę, ale skoro już jest giermek, to zrobimy sobie taką fajną armię składającą się z każdej jednostki, tylko jeszcze akulity brakuje. No i dobra. Przejmujemy pomału kontrolę nad górskimi klanami, to jest dobre. Ale chciałbym jeszcze tutaj, widzę, że demony jakieś są do rozwalania, jeszcze tamtych nieumarłych muszę porozwalać. Także jeszcze jest sporo do roboty. Na pewno te górskie klany będę chciał dobić. I zobaczę, gdzie ten demon pieprzony idzie. Jestem ciekaw. Gdzie on zmierza? Czy on znika? Powodzenia, panowie. Zaatakowaliście mnie. To się dla was źle skończy. No, sfokusujmy się na nim. Dobra, teraz tak. Tire tak, skośmy od razu tego. Dobra, skośmy tego. Spróbujmy w tego się sfokusować. Ściągnę go w kolejnej turze. A możesz nawet i ty. I ty tutaj. Pięknie. No i miodzio. I oni cały czas sobie poziomują. Oj. Wy chyba nie rozumiecie, w jakiej jesteście pozycji, przyjaciele. Zabijmy tego, żeby nie było biedy. Zabijmy tego, bo zatruwa. Chociaż w sumie ten bije więcej, a to on ma małą szansę na truciznę. No ale dobra, nieważne. Otrujmy obydwóch. No, nie tak chciałem. Bez sensu. Ten miał strzelić w tego. Dobra, nieważne i tak. Miesza o to. Niech sobie obydwoje uderzą. Oczywiście trucizna musiała wejść, bo czemu nie?
Ech, poziomów tutaj niestety nie było. A szkoda. Dobra, teraz tak, co tutaj się zadziało? Tutaj jakieś ścierwo wyszło, to weźmy to, zabijmy szybko. Jest w końcu drugi biały czarodziej, dziękuję. Tyle czasu czekałem na to. Tyle, kurde, czasu. Tu jest widmo z gulem i dwoma zombiekami. To z window to jest... Suicide Squad. Seriously? No dobrze. Ty, kobieto, no lecisz tu pod miasto przede wszystkim. A miałaś kupić sobie tam coś. Ty to miasto zabierasz. Dobra, lecisz tam. Kupujemy tutaj jeszcze akolitę. A tutaj zrobimy sobie tytana. Akolitę i łucznika i pewnie drugiego tytana jeszcze tam. Nie, nie wcisnąłem drugiego tytana, źle zrekrutowałem. Ale trudno, będzie giermek. Dziękuję. Za ekspy. Przydadzą się. Nie powiem, że nie. Dziękuję. To zabijamy. Czy on tu podchodzi i znika w tym miejscu, czy... O co, kaman? Zapomniałem się archangelicą ruszyć, prawda? Czy on tam znika? Podchodzi za stolicę tych... górskich kranów i sobie znika. Dobra. Co z tego dropnęło? 300 zł i tyle. Okej, okay, jakbym grał górskimi klanami, to bardzo spoko, easy. Ta, bym powiedział. Dobra, panie, zrobimy tak, że ja ustanę w tym miejscu. Serdecznie ci bohatera upitolę. I nic nie zrobisz. Dziękuję bardzo. A ty, kobieto, miałaś tutaj kupić sobie... Co takiego miałaś sobie kupić? Ej, przecież dla niej taki ten. To jest genialne! To jest genialne! Mam nadzieję. Bo to w sumie jest taki różgowicz w tym momencie tych elfów, tylko że on wzywa zombiaki, które są dużo silniejsze i mamy leczenie w dodatku. To może zadziałać. Może zadziałać. Nie wiem, czy zadziała, ale może zadziałać. Dziękuję. Tutaj zabieramy to miasto. A jeszcze na tych lechlanów trzeba pójść, właśnie. Tym tutaj jeszcze tylko przejdę się, bohaterem. No i co on zrobi? A to Jaruzgowiczem jeszcze wyszedł. Dobry ruch. Orkowie. Lisz. Kolejny lisz. Złodzieja mi zaatakował. Pajacerka jakaś, no. Ale przynajmniej mamy kontrolę. Przynajmniej jesteśmy w stanie to teraz w miarę na bieżąco wszystko wyżynać po prostu. O Jezu, to jest aż dwóch liszy. Mogę... Dobra, nie straciłem tyłów. Ale to było groźne w sumie, co ja zrobiłem. Ale pewnie się w pierwszej turze przebiłem przez czempiona. I już w pierwszej turze prawdopodobnie jeden z liszy padł. Dlatego nikt mi nie zginął. Dobra, leć tu. Leć tam. Zabijesz tego. W sumie zabierz to miasto po prostu i zostań w nim na razie. A i w razie czego bym chciał tutaj zrobić tak i tak. Nie, ty będziesz na środku. Dobra. Tu
Nie! Nieważne. To jak już wyszedłeś, to lecisz tam. No dobra, najważniejsze, że nie do... Dobra, bijemy tego. Dziękuję. Bijemy tego. Jest odporny niestety na śmierć. Nawet nie trafił ten trucizną. Teraz było dopiero, że immune. No i ten uderzy mnie raz i stary, to jest wszystko, co zrobisz przeciwko mnie. Te noże może cię nie zatrują, ale i tak są śmiertelne. Pięknie. Znowu to ścierwo. Co to było? Co to było? Czyś przewinąłem coś. Let loose the dogs of war. Czekaj, czekaj. Przywoływasz, tak gada. Let's loose the dogs of war. Dobre, dobre. Dobra, tam ci łucznicy sobie z tym poradzą, z tymi imperialnymi zabójcami bez problemu. To nie ma sensu się tym przejmować w ogóle. To ścierwo bym ściągnął. To jest jakieś dziadostwo najgorsze. Tymi goblinami łucznikami to się nawet nie będę przejmował, od razu lecę w tego, co jest najbardziej tanki i bije najwięcej. Trucizna. Jesteś bogiem. Teraz tego. No. Się groźnie zaczyna tam robić. No i niestety ten pierwszy. Szkoda. A nie, to nie miało znaczenia, ten ma mniej HP. Dobra, trzeba się sfokusować na tych. Jeszcze raz. Ty sobie wrzucisz defa. Tutaj bi. Dobra, bij to. Dobra. Strzelasz w tego. Też już możesz strzelać. Powinienem to wszystko podobijać. Tylko żeby trafił jeden z nich. Dobra, trucizna, by ten tak go dobiła, nawet jakby ten nie trafił, więc spoko. Leczonko, leczonko. No właśnie, o leczonko mi chodziło najbardziej. Żeby się wyleczył. W razie czego tu podleczymy. Mogę coś zrobić tytana i tytana i nie wiem, łucznika, kolitę, łucznika. Dobijamy to, co tu jest. Łopies. Tak się na nim sfokusowali i zdobył poziom. Znaczy nieważne, zresztą i tak pewnie z full HP skończyliśmy i tak. I drodzy Państwo, myślę, że to będzie dobry moment, żeby odcineczek sobie zakończyć w stolicę Krasnoludów. Będę mógł wejść. No tu się respi to w ogóle. Będę mógł wejść w stolicę Krasnoludów w momencie, gdy będę miał chyba przynajmniej 70 punktów pancerza na całej armii? Coś takiego? No, 65 chyba by wystarczyło, nawet 65 punktów pancerza. No, nie, no, dajcie spokój, że mi tę rozgowiczkę klepiecie. Dobra, przyjrzyjmy się, jakie tu statystyki są. Takie w miarę normalne, a czarty są wyekspione. Trucizna za 39, to jest za 33. Ten też jest podekspiony, ten jest normalny, dobra. Nic groźnego generalnie.
W sensie nic groźnego dla mnie. Dla bata to tam różnie bywa. Let's lose the dogs of war. O! To jest dopiero fight teraz, panie, panowie. To jest fight. Taki przegrany trochę fight. Zobaczmy, co zrobi bot. Normalnie sam bym tego lepiej nie zrobił. Dobra, drodzy Państwo, dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że Wam się odcinek podobał. Zapraszam bardzo serdecznie do kolejnych odcinków z tej oraz innych serii na moim kanale. Dziękuję. Pozdrawiam i polecam. Skowron 5. No dobra, no to jeszcze nie kończymy. Jeszcze sobie zawalczymy, spoko. Dwóch tytanów może by to zrobiło. No ale... Kurde, no on by już byłby martwy by był w tej turze, gdyby tak nie trafiali. Świetnie. Świetnie. Fajnie, że teraz uzyskałeś formę. Normalnie szkoda mi twoich obrażeń, no ale bij w tego. Jeny. Nie, ja będę robił tych pięciu tych łuczników kupię na każde miasto i wyjebane. No naprawdę, pięciu tych łuczników na każde takie miasto i kurde, tylko odporni z orężem mogą mnie atakować. Dobra, drodzy Państwo, dziękuję raz jeszcze za uwagę, prawda? Pozdrawiam, polecam z Skowron 5. Na razie.